Rowery Jednoślad.pl. Cześć, tutaj Leszek, witajcie w Rowery Jednoślad.pl. Dzisiaj temat będzie taki trochę około rowerowy, bardziej związany ze zrzucaniem zbędnego balastu. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć z mojej perspektywy, jak w przeciągu 6 lat z przerwami wyglądało i wygląda zrzucenie ponad 30 kg. Kiedyś ważyłem prawie 120 i nie miałem wagi. Jak skorzystałem gościnnie z wagi u moich rodziców, to wpadłem w ogromne przerażenie, bo najciężej jest człowiekowi, który nigdy nie zwracał uwagi na to, ile waży i zawsze był chudy, dojść nagle do wniosku, że stała się jakaś potężna rewolucja. Przestałem dorastać, przestałem uprawiać jakikolwiek sport, zdobyłem prawo jazdy, kupiłem skuter, przestałem jeździć komunikacją miejską, biegać fizycznie do pracy i nagle się okazuje, że w pewnym momencie przychodzi takie olśnienie: o kurde, jak ja jestem gruby. Zazwyczaj jest tak, że znajomi nic nie mówią, żeby nie zrobić człowiekowi przykrości, i nie mówią: słuchaj, nie wiem, masz 4 podbródki, albo słuchaj, nie jesteśmy w stanie ciebie poznać, jesteś tak gruby. Ale tak było w moim przypadku, bo tycie pojawiło się zaraz po tym, jak zakończyłem 22, 23 rok życia. Najpierw byłem kontuzjowany, przez pół roku praktycznie byłem wykluczony z uprawiania jakiejkolwiek aktywności fizycznej i głównie moje życie polegało na leżeniu. Potem do tego jeszcze doszły różnego rodzaju leki, które oczywiście wspomogły ten proces. Do tego oczywiście też predyspozycje takie genetyczne, żeby właśnie mieć brzuszek. No i stało się. Przyszła potem refleksja i zastanowienie, co z tym wszystkim zrobić. Kurczę, już nie mogę jeść tak, jak jadłem. Muszę zacząć zwracać uwagę na to w ogóle, co spożywam, albo co znajduje się na opakowaniach. I to był właśnie ten błąd, że ja jadłem i nie zwracałem kompletnie uwagi na to, co to jest. I pierwszym takim krokiem było odrzucenie wszelkich słodzonych napojów. Dla mnie nie grało różnicy, czy piję sok, czy piję napój, czy piję kolę i tak naprawdę zajadam się fast foodami. Ale to, co jest najlepsze i najbardziej pocieszające, jest, że samo odrzucenie słodkich napojów i ograniczenie fast foodów, wybieranie chociażby ziemniaków zamiast smażonych frytek, spowodowało to, że udało mi się praktycznie bez większego wysiłku zrzucić te, załóżmy, 5 czy 10 kg. I potem waga zatrzymała się. Następnym krokiem było tak naprawdę dołączenie do jednego z klubów fitness w Warszawie. Stało się to zupełnie przez przypadek, za namową kumpla. I wtedy, łącząc regularny wysiłek uprawiany co drugi dzień, aerobowy albo taki ogólnorozwojowy, z dietą, okazało się, że kurczę, straciłem kolejne 5 kg bez większego wysiłku. Potem w moim życiu było wiele różnych zawirowań, które sprawiły, że znowu nie chciałem za bardzo obciążać siebie samego dietą i niejako trochę pocieszałem siebie samego jedzeniem. No i wtedy też okazało się, że ciężko jest walczyć o kolejne kilogramy. Później zacząłem coraz więcej uprawiać różnego rodzaju dyscyplin sportu. Przyszłem kolejną operację nogi, która na przykład dała mi możliwość biegania, nie skupiania się tylko na orbitrekach, i znowu delikatnie ta masa spadała. Być może już nie tak raptownie i dynamicznie, ale uśredniając, może chudłem z ćwierć kilograma miesięcznie. Strzelam oczywiście, bo nigdy tego tak skrupulatnie nie notowałem. Później doszedł basen, który trochę spowodował większe wahania mojej masy. Ale też ze względu na to, że uruchomiłem zupełnie nowe partie mięśniowe, zauważyłem też, że zupełnie inaczej wygląda moja klatka, zupełnie inaczej prezentują się moje ręce. I wtedy na samym początku, jak rozpocząłem pływanie, to miałem wrażenie, że przybieram na masie, ale widziałem, że to są zmiany, które wynikają tylko i wyłącznie z tego, że zmieniają się proporcje ciała. Bardziej zaczynam się kształtować, w cudzysłowie, w literę V.
Mniej przypominam już gruszkę. Więc regularnie odrobinę traciłem brzucha i odrobinę zyskiwałem w klatce piersiowej, choć oczywiście to nie są jakieś wyniki mega spektakularne, które sprawiają, że teraz, nie wiem, mam sześciopak i pięknie namalowaną klatkę piersiową. Nie, nie, to tak absolutnie nie wygląda nawet dzisiaj. Potem przyszedł taki czas, kiedy powiedziałem sobie, że po tej takiej stabilizacji masy i po bardzo powolnym odchudzaniu i chudnięciu, że zamienię basen na coś ciekawszego. I przyszedł czas na rower, kolarstwo szosowe. I w momencie, kiedy pojawił się rower, pojawiła się też większa motywacja do tego, żeby jeszcze bardziej docisnąć śrubę. Sam rower w sobie w ogóle jest rewelacyjny, ponieważ po pierwsze spędzacie miło czas, a po drugie rower przy dosyć aktywnym jeżdżeniu, typowo treningowym, a nie rekreacyjnym, naprawdę jest w stanie spalić dużo kalorii, jak to się ładnie mówi, doprowadzić do wytopu. Więc rower i kolarstwo szosowe, tak samo jak MTB, jeżeli jest naprawdę intensywne i typowo treningowe, jest w stanie sprawić cuda, pod warunkiem, że ten wysiłek będzie regularny i przede wszystkim będzie to wysiłek. Bo czym innym moim zdaniem jest jazda rekreacyjna przez godzinę codziennie albo dojazd do pracy 5 km w jedną, w drugą, a czym innym jest jazda do przysłowiowego wyżygu. I bardzo często jeżdżę w taki sposób, że dojeżdżając do domu wiem, że dałem z siebie tego dnia wszystko, co było możliwe. Nie zwracam uwagi na to, ile wypacam przy tej okazji i po prostu się nie oszczędzam. I to jest przepis na to, żeby zrobić naprawdę dobry trening. Wiadomo, że nie możemy codziennie jechać na 100% i czasem trzeba odpuścić. Czasem trzeba zrobić interwały, czasem konieczny jest dzień, kiedy albo w ogóle nie jeździcie, albo będziecie jeździć w tempie baby z mlekiem. I przede wszystkim istotna jest także regularność, a także oczywiście dieta. I uważam, że dieta to jest 60% sukcesu, łącząc to z intensywnym wysiłkiem sportowym. I w tym połączeniu jesteście w stanie naprawdę szybko, ale też nie przesadnie szybko, tracić na masie w sposób zauważalny. I na wadze, i na waszej sylwetce. W tym roku zdecydowałem się na to, że zrobię eksperyment i ograniczę spożywanie cukrów prostych praktycznie do minimum. Koniec z podjadaniem, koniec ze słodyczami w jakiejkolwiek postaci. Koniec w dużej mierze też z mięsem, które aktualnie spożywam raz góra, dwa razy w tygodniu. I nie udało się przy tym oczywiście poprawić w moim przypadku regularności, jeżeli chodzi o spożywanie poszczególnych posiłków, ale wiem, że to, co jem, posiada na tyle ujemny bilans glikemiczny, że tak czy siak chudnę. Bilans i glikemiczny, i kaloryczny u mnie przez cały czas jest ujemny. I określiłbym go na poziomie gdzieś mniej więcej 500 do 1000 kalorii na dobę przy oczywiście treningu, codziennym treningu. Więc oceniłbym, że jadam teraz 2-2,5 tysiąca kalorii, z czego dodatkowy 1000 co najmniej, albo powiedziałbym średnio, dziennie zużywam na jakąś aktywność fizyczną. Najczęściej jest to rower, czasem jest to basen, tak jak dzisiaj, ale mniej więcej zachowuję się na tym poziomie. Czasem jednego dnia przejadę tyle kilometrów, że zużyję faktycznie 2000 kalorii, ale zazwyczaj w ciągu tygodnia podczas takiego normalnego dnia albo wieczoru treningowego jest to mniej więcej 1000-1300 kalorii. No i właśnie ten wysiłek fizyczny zapewnia mi stały deficyt kaloryczny i wychodząc z prostego założenia matematycznego, gdzie 1 kg to jest 7000 kalorii, że chudnę właśnie ten 1 kg gdzieś mniej więcej tygodniowo. Czuję się naprawdę dużo lepiej, choć z drugiej strony wkurza mnie to, że mam absolutnie wszystkie ciuchy do wymiany. Nic dziś już nie jest na mnie dobre. W przeciągu 2 miesięcy dorobiłem 2 dziurki do paska, co jest akurat dosyć miłe.
Wiem, że widać fizycznie też te zmiany i jak spotykam się z kimś, kto nie widuje mnie na co dzień, fajne jest to, że ludzie po prostu zwracają na to uwagę i mówią, kurde, co tobie się stało, nie? Że tak schudłeś. Jesteś chory, czy jesteś na diecie? Tak, po prostu jestem na diecie i pamiętam przy tym właśnie o tym, żeby, nie wiem, czy to po polsku było, żeby codziennie była jakaś aktywność fizyczna, choć oczywiście zaznaczam tutaj też dosyć istotną wagę samej regeneracji i w waszym tygodniowym planie treningowym muszą zawierać się jeden albo dwa dni, kiedy robicie totalnie nic albo prawie nic. Też wiem, że nie można z drugiej strony zbytnio przesadzać i angażowanie siebie na 100% przez 7 dni w tygodniu, jeżeli chodzi o rower czy jakąkolwiek inną aktywność fizyczną, po prostu jest bez sensu, bo po 2 tygodniach czy 3 dojdziecie do wniosku, że nie macie już totalnie na nic siły. I to, co chciałem wam jeszcze powiedzieć na koniec, to, że jeżeli podejmujecie decyzję o odchudzaniu, to musicie mieć bardzo dużo wewnętrznej motywacji. Gdzie ją można znaleźć? No właśnie, trzeba jej szukać. W moim przypadku był to rower i kolarstwo szosowe, ponieważ moim nadrzędnym priorytetem jest coraz szybsza, coraz bardziej wydajna i efektywna jazda. Po prostu. I to jest tak, że ja dla kolarstwa szosowego postanowiłem dodatkowo zmotywować siebie do odchudzania, a nie odwrotnie. Inni mają zupełnie inne motywacje. Ślub, narodziny kogoś, zdrowie, w sensie takim ogólnym, lekarz kazał i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie masz motywacji, to właśnie trzeba na samym wstępie ją znaleźć. Mówiłem wam kiedyś o tym, że na przykład świetnym sposobem jest zakup takiego zegarka. Naprawdę. Jakiegokolwiek rodzaju wirtualne trenery, czy też różnego rodzaju też platformy, z którymi to rozmawia, świetnie motywują. I wiem, że z jednej strony ktoś powie, kolejny gadżet, albo kiedyś ludzie biegali, czy jeździli na rowerze bez GPS-a. Tak. Ale kiedyś też ludzie żyli bez prądu i bez samochodów. Więc jeżeli są takie wynalazki, to korzystajmy z tego. I naprawdę, jeżeli ktoś nie spróbuje, to się nie przekona do tego, że to naprawdę potrafi mieć sens. Pod warunkiem, że się w to wszystko wgryziemy i pod warunkiem, że po prostu docenimy te możliwości, które znajdują się w różnego rodzaju takich elektronicznych dodatkach. Moim zdaniem jest to po prostu świetne rozwiązanie. Dla innych motywacją może być na przykład dużo lepsze samopoczucie, dużo lepszy sen, subiektywnie lepszy nastrój, bo sport i dieta moim zdaniem też mocno wpływa na to, co dzieje się pod naszą czachą. I to też jest świetny, świetny motywator. I jednocześnie, jeżeli angażujemy się w odchudzanie, to też róbmy to mentalnie na 100%. Nie dawajmy sobie różnego rodzaju pretekstów do tego, żeby odpuszczać. Przynajmniej ja tak mam. Ja nie mogę odpuścić, bo wiem, że jeżeli dzisiaj bym poszedł do sklepu i kupił całą tabliczkę czekolady, to że potem będę miał cholerne wyrzuty sumienia z tego powodu, więc żeby ich uniknąć, lepiej, żebym w domu nie miał niczego pod ręką, czego potem mogę żałować, choć dziś już jest lepiej. Myślę, że jakby dziś u mnie w domu znajdowałaby się właśnie taka przysłowiowa tabliczka czekolady, to chyba bym jej całej nie zjadł. Przynajmniej od razu. Ale wolę dla bezpieczeństwa nie mieć i wyposażać się w bardzo dużą ilość zapychaczy. Stąd u mnie pojawiły się kasze, warzywa na patelnię, mieszanki meksykańskie, marchewka i tak dalej. Chociaż po ostatnich problemach gastrycznych jednak wolę unikać marchewki. Dobra, ja się strasznie długo rozgaduję. I nie wiem, czy tego typu długie materiały po prostu mają sens, ponieważ nie wiem, czy też to, co chcę w nich przekazać, jest w wystarczający sposób akcentowane. Potraktujcie to bardziej jako taką vlogową formę, która to może okazać się być może przydatna dla tych, którzy właśnie szukają sposobu i szukają motywacji. Dzięki, cześć. Rowery Ziemnoślad.pl